Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji okrętu premium i tym razem zajmiemy się krążownikiem tieru 8 amerykańskim San Diego, czyli taką kolejną już wersją Atlanty dostępną w grze i odpowiemy sobie na pytanie, czy ten okręt sobie warto kupować, jak tym okrętem zagrać, żeby grało się całkiem przyzwoicie. No i ogólnie ocenimy sobie ten okręt pod koniec tego materiału. Więc tak, ja może na początek przytoczę Wam tutaj parametry tego okrętu. Otóż jest to Atlanta, ale że jest to Atlanta ustawiona tier wyżej, to zasięg maksymalny ognia artyleryjskiego jest nieco większy niż na Atlancie. Tutaj mamy 14,8 km. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to warto zaznaczyć, że nie mamy tutaj obeków. Mamy tutaj sapy, czy tam przeciwpancerno-ułamkowe, plus pociski przeciwpancerne. To tyle, jeżeli chodzi o artylerię i jej możliwości. Ale warto by też zaznaczyć, że mimo, że to jest ten sam kadłub i te same działa, to tutaj balistyka tych pocisków jest inna, jest lepsza. Chociaż lepsza, nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie, bo pociski latają niżej i mam wrażenie, że są szybsze. Także nie musimy brać aż tak dużych poprawek na cele, żeby do nich trafiać na dużym dystansie. No przy czym te 14,8 na 8 to też nie jest jakoś kolosalnie daleko, tym bardziej, że okręt rzuci nam czasem na dziesiątki. Wtedy zaczynają się naprawdę strome schody, żeby coś tym okrętem fajnego ugrać. Mamy tutaj również uzbrojenie torpedowe. I te torpedy, szanowni państwo, to są dwie poczwórne wyrzutnie. Zasięg bardzo krótki, bo 4,5 km, także broń ostateczna absolutnie. Wykrywalność torped nie ma tutaj znaczenia, bo i tak jesteśmy na tyle blisko od przeciwnika, że i tak będzie wiedział pewnie, że będziemy je puszczać. Damage tych torped to jest ponad 16,5 tysiąca, także tutaj wygląda to całkiem przyzwoicie. Pelotka też sprawuje się całkiem fajnie. Tutaj jesteśmy w stanie odstraszyć lotnię albo poważnie utrudnić jej wykonywanie kolejnych nalotów, bo oczywiście nie ma tak, że wysłana do nas eskadra zginie w całości. No chyba, że trafiamy na kogoś, kto lata tylko po prostych liniach, no to wtedy będzie taka możliwość. Punkty wytrzymałości bazowo to jest 27900. Ja mam tutaj perk na ulepszone HP-ki zamontowany, gdyż za sterami siedzi Owieczkin. Także tutaj będzie troszeczkę podbity ta pula HP. Prędkość maksymalna to jest 32,5 węzła, no i manewrowość jest całkiem akceptowalna, jeżeli o to chodzi. Przeładowanie tych dział tutaj to jest 5,5 sekundy. Teraz sobie jeszcze popatrzymy na parametry, jeszcze tu szybko sobie zerknę na wykrywalność. Wykrywalność okrętu wynosi 9,2 km z powierzchni i 5,8 km z powietrza. Z tym, że gameplay, który oglądacie, jest nieco innej konfiguracji, jeżeli chodzi o kapitana, bo ulepszenia miałem te same, ale wyglądało to troszeczkę inaczej. W tej chwili założyłem RPF-a, zdjąłem te ciężkie pociski przeciwpancerne, czy tam odłamkowe, bo one zwiększają o 15% wykrywalność okrętu. A przy takim zasięgu jednak warto mieć tą wykrywalność mniejszą. No i widzicie, że tutaj nie ma RPF-a, a obecnie już na San Diego ten RPF posiadam, także taka zmiana. Co więcej, mamy tutaj całkiem pokaźny zestaw materiałów eksploatacyjnych. Otóż mamy grupę naprawczo-ratunkową, hydro na oddzielnym slocie oraz defensywny ogień przeciwlotniczy i co ciekawe doładowanie do artylerii głównej, do przeładowania. Z tym, że nie jest ono jakoś tam szczególnie potężne, jest go mało, także to trzeba mieć pod uwagą, że no w sytuacji kryzysowej ono jakoś tam mocno nam dupy nie uratuje. W przypadku, kiedy DDK spotkamy na blisko, no to możemy spróbować go zmielić tymi dwoma salwami czy trzema, bo raczej dużo więcej ich nie wystrzelimy. Ale no nie jest to tak jak na Austinie na przykład, gdzie tam plujemy tym ogniem niesamowicie i jest to nielimitowane. Tutaj mamy limit, mamy dwa materiały eksploatacyjne, także no nie jest tak kolorowo. Na gameplayu widzicie 3, ale to jest ze względu na to, że jest tutaj założony perk na zwiększenie ilości tych materiałów. Stąd ta różnica. Bazowo jest dostępne tylko 2 razy. To cudo. Jak już Wam wspomniałem na początku, tutaj parabola pocisków nie jest aż tak wysoka jak na Atlancie, to już pewnie doskonale widzicie. Ale powiem szczerze, też dobrym pomysłem na granie tym okrętem będzie trzymanie się w pobliżu wysepek i szukanie optymalnej wysokości wyspy, żebyśmy mogli nad nią przerzucać i nie wykryć i strzelać do przeciwnika. Wtedy będziemy sobie najlepiej radzili na tym okręcie. Będziemy w tym momencie najbezpieczniejsi. Gdyby tu był dym, to myślę, że ten okręt byłby absolutnie OP. Ale jeszcze samo posiadanie dymu nie czyni z tego okrętu potwora. Trzeba jeszcze odpowiednio zarządzić spotem, żeby ktoś nam te okręty przeciwnika wyświecił, żebyśmy mieli do czego strzelać. Tutaj jak widzicie mamy okręt podwodny, który coś tam próbuje.
No i ja tutaj muszę się ewakuować, bo większość czerwonych płynie z tej strony, także ta bitwa nie jest jakaś tam mocno widowiskowa, ale później się troszeczkę rozkręci, będzie nieco przyjemniej dla oka. Jednak i hydro, i rozbicie, i booster, i naprawka robią z tego okrętu naprawdę fajny zakup, także jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy ten okręt warto kupić, to ja mogę powiedzieć, że naprawdę warto go mieć, bo to nie jest taki konwencjonalny krążownik lekki amerykański jak w linii do Ustera, trochę różni się też od Atlanty, czy od Flinta, dlatego myślę, że to jest całkiem spoko opcja. Można sobie taki okręt sprawić, bo naprawdę będzie się nim grało całkiem przyjemnie. Do tego mamy uzbrojenie przeciwokrętom podwodnym zrzucane z samolotów, także nie jesteśmy takim mięsem armatnim, które zrzuca te bomby głębinowe z pokładu, co uważam za kompletnie poroniony pomysł, ale nie będę tutaj już rozwodził się na temat sensu istnienia okrętów podwodnych w WoWsiku, bo to już mieliśmy w oddzielnym materiale omówione. Ale samo San Diego jest, powiem wam, całkiem przyjemnym okrętem do gry. Tyle, że sytuacyjnym. To trzeba jasno zaznaczyć, nie w każdej bitwie, nie na każdej mapie będziemy w stanie dobrze się tym okrętem bawić. Na takie mapy jak Estuarium właśnie, czy nie pamiętam, to Ziemia Ognista się chyba nazywa? Tam, gdzie mamy dużo wysepek i możemy sobie ten przestrzał znaleźć, to wtedy będziemy mogli naprawdę fajny damage robić. Oczywiście potrzebujemy jeszcze spota, żebyśmy widzieli, w co strzelamy, no bo samemu stojąc za wyspą będziemy raczej korzystać z tego, co nam sojusznik wyświeci. Torpedy, jak wspomniałem, 4,5 km, 16,5 tysiąca damage'u ponad, także w ostateczności można tego użyć. Przy krótkich, przy małych dystansach, jeżeli walczymy z przeciwnikiem, warto pepance zamontować do lufy, bo na małym dystansie nawet te działa będą w stanie coś tam przebijać. Nie mówię, że wszystko, ale część pancerzy będzie tutaj jednak ulegało tym pociskom przeciwpancernym i warto z tego skorzystać. Główne nasze uzbrojenie to jest przez 90% czasu grania, to są nasze pociski odłamkowo, przepraszam, przeciwpancerno-odłamkowe. Zobaczcie, tutaj próbuję właśnie z tych pepanców. Coś tam weszło, ale Citadel nie ma. No, Cherbourg to jest dosyć twardy okręt, teraz już lekko skontowany, więc nie ma tutaj absolutnie żadnych efektów ten ostrzał. I w końcu zmieniam teraz sobie na sapki. Torpedy puszczone źle, 4000, także widzicie, nawet w sytuacji, kiedy można tych Citadel trochę by namontować, to trzeba wiedzieć, co strzelamy, z jak grubym pancerzem, bo przeważnie sapy będą miały większą siłę zadawania obrażeń, czy tam większą alfę, niż te pociski przeciwpancerne, które mają większe szanse dużo na to, że po prostu zrykoszetują albo nie będą penetrować. Tu już powoli zbliżamy się do końca moich poczynań w tej bitwie, ale widzicie, że naprawdę z tym perkiem na ciężkie pociski przeciwpancerno-domkowe ten damage wchodzi całkiem rozsądnie. Z tym, że tych rur jest dużo, ja postanowiłem, że z tego zrezygnuję, no bo 15% do spota to jest jednak dosyć istotna wartość dla takiego okrętu, który, no nie oszukujmy się, to jest cutbook praktycznie ten sam co na Atlancie, także jest miękki jak... No i jest miękki, już nie będę szukał porównania, żeby tu nie przesadzić, ale powiem szczerze, nie narażajcie się na ostrzał, stąd też właśnie sugeruję, żebyście jednak przy wyspach się tym okrętem trzymali. Jeżeli lubicie Atlantę, lubicie linię amerykańskich krążowników, która prowadzi do Ustera, to gameplayowo się na tym okręcie odnajdziecie, a sapy to jest takie miłe urozmaicenie. To jest, bym powiedział, taki darmowy Austin, mocno znerfiony, także tak bym to określił. Ja bym osobiście jednak wolał w to miejsce Austina, także jeżeli ktoś ma Austina, a zastanawia się nad San Diego, to raczej nie warto. Chyba, że właśnie chcecie mieć i to, no to jest gorsza wersja po prostu Austina i tak to się przedstawia gameplayowo. Co do oceny, bo tutaj już długo nie pociągnę w tej bitwie, zaraz będzie trochę szarżowania. Co do oceny okrętu, to na 10 dałbym mu jakieś, no takie 7. 7 myślę, że jestem w stanie dać. Z tym, że jak już wspominałem, szukamy miejsca, z którego możemy w miarę bezpiecznie strzelać, korzystamy ze spota naszej drużyny. Torpedy to w ostateczności, pepance również na bardzo małych dystansach, jedynie do użytku. No i okręt, który nie lubi pływania po otwartej wodzie, raczej trzymamy się właśnie wysepek, żeby mieć jakąś osłonę. No chyba, że gramy w dywizjonie, wtedy mamy i spota, jeżeli gramy zniszczycielem, to możemy sobie wtedy pozwolić na to, że podejdziemy nieco bliżej, dostaniemy dym i ktoś nam będzie z tego dymu tam zapewniał spota, wtedy możemy troszeczkę więcej tutaj zrobić. I powolutku będę już kończył, bo to chyba to, co chciałem na temat okrętu powiedzieć, to powiedziałem. Nie jest to zła jednostka premium w tym amerykańskim drzewku, ale Austin myślę, że robi to samo lepiej i tyle, że za darmo. No wiadomo, stal, ale nie trzeba za nią płacić.
Można go sobie wygrindować tam z czasem w rankedach, klanówkach czy innych dziwnych trybach. Tutaj mój ostatni wyjazd będzie jeszcze w kierunku tej North Caroliny. I tak by to tutaj wyglądało. Także 7 na 10 myślę, że będzie w miarę rozsądną oceną dla tego okrętu, bo ten arsenał, który on posiada na swoim pokładzie, naprawdę pozwala na klepanie fajnych bitew i jeżeli znajdziecie sobie odpowiednie miejsce na mapie, żeby ten okręt sobie stał bezpiecznie i tłukł przeciwnika, to naprawdę będziecie z niego zadowoleni. Pancerz, jaki ten okręt posiada, też często potrafi być atutem, bo można go łatwo przebić. Z tym, że jeżeli z większej odległości dostaniemy jakiś celny ostrzał w nas przyleci, no to raczej liczmy się z tym, że to będzie jedyny ostrzał, jaki będziemy w stanie na siebie przyjąć w bitwie. Także to jest minus taki, że na blisko mogą nas przeciwnicy przebić, podobnie jak ze Smoleńskiem, ale z większych odległości raczej będziemy łatwym celem, zwłaszcza jeżeli pokażemy burtę, to sobie tutaj nie naszalejemy. Jeżeli chodzi o perki kapitańskie, to prezentują one się następująco. A jeżeli chodzi o ulepszenia i zamontowane sygnały, to prezentuje się to tak. Także z mojej strony w tym materiale wszystko. Ja osobiście uważam, że to jest okręt warty polecenia. Powtarzam, ocenę 7 na 10. Warto ten okręt w swoim porcie mieć. Chyba, że macie Austina i nie chcecie wydawać pieniędzy, no to wtedy jest to wersja od Austina nieco gorsza. No i z mojej strony wszystko. Dzięki za uwagę, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia i na razie.